Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się kolejny już raz w grze Dicey Dungeons. I cóż, dzisiaj bez zbędnego przedłużania powracamy do Wiedźmy. Wyzwanie numer jeden. Nie mam zamiaru nadal się bawić w jakiekolwiek inne rzeczy. Po prostu musimy to zaliczyć, tak samo jak robota. Zanim zaczniemy pokazywać ciekawsze materiały. A póki co, tak, czas na kolejną rundę w wykonaniu naszej niezłomnej Wiedźmy. Wiedźma zwalczy z całych sił, aby pokonać lochy i zdobyć wieczną chwałę. Możliwe, że ostatecznie jej się to opłaci. Okej, dobrze, panie losu. I dzisiaj zaczynamy od spotkania z ogrodnikiem i magikiem. Najpierw magik. Bo jednak wydaje mi się, że magik jest trochę groźniejszy niż ten, jak to się nazywa. To jest groźniejszy od tego, no... ogrodnika. Nie będę tutaj zbyt dłużej patrzył czy coś. Po prostu lećmy do boju i tam się to uda. Działku, proszę daj jakąś lepszą. Gdybym uszkodzenie wybrał zamiast pociągu na start, to by było bardziej lepiej. Teraz nawet nie będę już się w to bawił. Po prostu rzucam jedną kosteczkę. Dziękuję bardzo i zwycięstwo. Aby tylko ta krzynka miała coś dobrego, magiczne tarcze. No dobra, magiczne tarcze. Osobiście nie sądzę, żeby ona była aż taka dobra, żeby to miało sens. O, i widzę przy okazji jedną ciekawą sprawę. Dicey Dungeons chyba ma nawet aż za głośną muzykę, żeby mój autoducking na nią działał, więc czyżbym musiał trochę ją przyciszyć? Nie dużo, ale dobra. O, czy teraz jest lepiej? Powiedzmy, że tak. Dobra, teraz nagle magicznie. Dać jeszcze? No to w sumie. Jeszcze jedną dwójkę też dorzucę. I uszkodzenie. To w ogóle chcę użyć. Takie skąpienie na to może być moja zagłada, ale... to sobie poskąpię, bo powiem szczerze, moim zdaniem nie ma tu zbyt ciężkich. Tak. No i wygrane. Wygrana. Nawet nie będę już myślał o czym innym, rzucamy. Dziękuję bardzo i w sumie to skąpienie. Nic się nie okazało, jakieś takie wyjątkowe. A teraz co tu mamy? Fala dźwiękowa. Zadaję obrażenia słab. Max. Sorry. Albo lodowy odłamek na nieparzystą. Wezmę lodowy odłamek. Który mieszczę. Nie są to może jakieś dobre, logiczne umieszczenia, ale... tam jedno. Po prostu umieszczam zaklęcia po kolei, żeby mieć fajne rzeczy. Teraz mamy swoją drogą już lepsze rzeczy, typu... start najpierw uszkodzeniem. I mnie dostał, to zawsze przynajmniej 3 obrażenia będę mógł zadać. Zacznijmy od walki z driadą w takim wypadku i miejmy nadzieję, że się uda. Nawet nie ma co czekać, tak. Tak. Dobra. Zobaczmy, co jeszcze się trafi. Może być coś dobrego. Super. Moim zdaniem bardzo dobry start. I proszę, szósteczka zmieniona w jedynkę. No to się nazywa dobry start, naprawdę. Jak dla odmiany po raz pierwszy chyba to było dobre zagranie. Mamy nieparzystych żadnych, więc kiepska sprawa. Pociągu też wywołać nie mogę. Ale mogę za to... tak. Tą dwójeczką rzucimy w sumie, czemu nie. Teraz mam już 100% gwarancji, że w następnej rundzie. Oczywiście. Chciał się uleczyć i. I tak wygrano. Naprawdę nie wiem, co sobie myślałem, mówiąc, że już chyba nie będzie tego, ale dobra. To czy ja to powiedziałem? Chyba nawet nie. Prawdopodobnie tylko pomyślałem. Zaloruster. Na szóstce, czyli najgłupszy jak może być, ale. Biorę i teraz tak nawet nie czekamy. Zaloruster wymieniam miejscami.
zaczynamy z nim za każdym razem. Może nawet szósteczkę dostaniemy, to będzie pięknie. A póki co tak, stereo głowy, porażenie, super. Okej, tak. Kamyk, tak, tak. I następny. Niestety, trzy obrażenia i dwie osłabienia. Czyli cała lustra będzie osłabiona. Smutno. No i kiepsko, kiepsko, ale kryształowa kula, może naprawię nam to wszystko. O, niestety. Podkuł to nawet jeszcze pocisk. To podłamek jeszcze można też dorzucić, czy to nie ma sensu? Nie, dobra, ma sens. Po splanowaniu takich podstawowych rzeczy. Tak, tak, tej zasadzenia nie ma, będzie mógł teraz co najważniejsze dwie jedynki. Prawda, użyje swojej mocy, czyli zaatakuje nas dwa, ale to już pół biedy. Patrz. Tak, tak. Chyba lepiej się to zagrać nie dało. To będą osłabienia, ale... To nam po osłabieniach, jak przynajmniej mamy gwarancję, że nie umrzymy. To był sala luster. Ale damy radę i tak. 13, 13, 13. Daj nam jeden. Zabrakło dwóch, co prawda, ale jak widzicie już. To mi blisko śmierci, ale... Nawet nie dostanie tych, powiedz sobie, z akcji zginięcia od czegokolwiek innego niż kostką. Dobra, level up. Chowane miejsce albo ulepszone miejsce. Bierzemy ulepszone. Teraz, w momencie, w którym mamy to ulepszone, to... czy jest startować z celem lustr? Nie. Weźmiemy kociołka. Może wam się to wydawać się dziwne, ale uwierzcie, to będzie miało sens. Włącznie, właśnie. Głowy. Też wezmę. Ogół na tym ulepszony to by było. Piątka, przerzucić na piątkę, dobra, trochę swoją głupotę naprawiłem. Tam będzie pocisk za 8, super. I dostaję piątkę. Niedobrze, ale dobra, nie ma też co zbierać. Tylko... Jest taka, czy tą kostkę się uniknie? Dobra, odzyskam. Super. Za 8. Damy co? Mamy szóstkę. Ale luster parzysta, dobra, dodatkowa kostka. Ja, trójeczka, czyli trucizny. Potencjalnie 12 obrażeń, jeśli wejdą całe. Ale teraz tylko zostaje najważniejsze pytanie, czy wejdą na pewno wszystko. Ale luster już nieistotne, więc uszkodzenia zadające 4 obrażenia. Wolną kostkę. Super. Tarcza do widzenia nie potrzebujemy. Wygrana. Po prostu wygrana, no. Na razie mamy farta, ale wiecie. Nawet nie przeczytałem, co on tam mówił, a szkoda. Ale tak, nie mogę się doczekać waszych kolejnych potyczek we wspólnej wieczności. Okej. Okay. Wszyscy z tej zachowują się, jakbyśmy mieli nigdy stąd nie wyjść, co jest... A? Ale cóż, patrząc na to, jakiego mamy farta przy kole, to nawet się nie dziwię. Teraz dobra, co my tu mamy? Magiczny klucz, podziel kostkę na dwie. Aniec. Dwa wartości kostki minus jeden. No i furia, więc cóż, nie wydaje mi się to aż tak przydatne czy potrzebne. Więc idziemy tu. I teraz tak. Klucz. Złota rączka na końcu piana. Pokaż mi, no proszę, odkurzaczu. Co my tu mamy? Chowa chmura, która będzie wredna. I... Kat niewredny. Teraz zwykły z tym. Jeszcze raz. Dziękuję.
I kryształowa kula, nie ma co się ograniczać. Dobra. Jest dobrze. Tyle, ile dobrze staliśmy. No i te kostki. Nie, gra dzisiaj nam sprzyja zdecydowanie. Nie ma co naprawdę myśleć o tym wszystkim. No, zdecydowanie po prostu nam sprzyja. No dobra, czyli teraz my będziemy rzucać. Da nam się 60 obrażeń zadać? Nie, nie i... Prawie. Ale nie zabrakło. To co wydać się dziwne, ale tak będzie najlepiej. Kupmy kolejny kociołek. Dobra. Trzy kociołki, magiczny pocisk, to na pewno go wykończy. O, trochę obrażeń i leczy się niestety. Niedobry dziad. Ale tak, i tak wygraliśmy. Nawet na minus 4, gdyby tylko minusowe życie się naliczało. Ale dobra. Wygrane. Mamy tu katastrofę. Wywołaj podpalenie, porażenie i zamrożenie. Nie, nie chcę. Lepik, może tym razem ma coś lepszego. Magiczna włócznia, zadaje obrażenia 10, potrzeba 6. Bierę. Zamiast... Teraz magicznej tarczy, i tak tego nie używam. Teraz złota rączka. Na końcu pianek, jak już mówiłem. Dobra. Trzeba mieć dwie trójki, żeby to aktywować, ale wiecie, nie ma coś dziwić. Jest potężna moc, więc no. Hela luster. Tutaj. Tutaj uszkodzenie na wszelki wielki. Kryształowa kula. Niech będzie nawet tu, gdzieś panom. Ale luster. Ejna, nie wiem. Nie. Nie. Po prostu trzy obrażenia i cieszmy się życiem. Prawie, że gości ma teraz. Dwie szóstki, jeszcze jedynkę. Magiczny pocisk zablokowany. Nie jest to żaden problem. Czeczka tutaj, w sumie mogę czwórkę, ale wielkiej różnicy nie robi. Dobra, dobra. No, nawet czym tak dzisiaj mało mówny jestem, może to jest kwestia winy, ale nie wiem, że po prostu skupmy się na grzanie na moim daniu. Kolejna okazja. Tam czym się tak bawię w te kostki. Po prostu chcę, co się będę bawił. Mam rację, zdał się szybciej. Myślę bardziej. Następny poziom, jej, czwarty poziom, 4 HP oraz do wybrania nasza kość albo duplikat. Duplikacja jest minimum 4, więc nie pomaga z aktywacją magicznej włóczni. Nasza kość natomiast, podwój wartość kości też nie ma. Duplikacja. W zamian za ten cały lodowy odłamek, którego tak używam. A tu mamy antyzakręcie, czyli counterspell. Nie. Fajne niby, bo wiecie, blokada konkretnych wartości przeciwko wrogom, którzy potrzebują super konkretnych wartości i potężne, ale wydaje się aż takie dobre. Widać, że wspaniały start. Porządny ma dużo lepszy. I podpalone. Piątka, jedynka. Ja najprzyjemniej, ja... Zamiana taka totalnie
targę czy coś. Pocisk, kolejny kuciołek. I tutaj za dwa obrażenia rzucam w niego tą kostką. No i znowu, nieparzystej parzystej. To sobie już jakieś naprawdę żarty, że za każdym razem trafia mu się idealnie, tak żeby użyć dwóch zdolności. Przy okazji wiem, że to może brzmieć trochę tak, jakby marudził na siłę czy coś. Zatem nie będę się podpalał, więc tak. Ale no, wracając. Chciałem? A, dobra. A Rudzy to tylko tego, dlatego, że gra sama w sobie jest niesprawiedliwa. 14. Wygrano. Wiecie, chociażby na przykład tego wilka, nie pan tam się nazywa chyba Wilkor, czy jakoś tak. To walcząc z nim, zawsze dostaje dubla, żeby rzucić swoim klątwą czy coś. Nawet nie jest przypadek, to po prostu zawsze, za każdym razem bez wyjątku dostaje dubla. Ja takie rzeczy po prostu widzę i to są złe decyzje designerskie, moim zdaniem. Co ja mogę z tym zrobić, po prostu mnie się nie podoba i wyrażam ze sobą batem. 3-1. Na przyszłość już mamy przygotowane. Może już wszystko się trafi? Nie, czwórka. Dobra, to przynajmniej duplikację sobie postawimy. I proszę, jakie piękne wartości. To jest oczywiste. Drogowie muszą mieć idealnie tak, żeby użyć wszystkiego jeszcze. Klomy trwa. Jeszcze. Teraz ma klomy trwa. Kobiet nie są szóstki. I też czwórka na duplikację. Mhm, i skończenie czwórki sobie robić. Ma to sens. Boże, czekajcie. Okej, czyli duplikacja plus nie daje kilku użyć. A szkoda. Wiem to, że może się było kilka użyć, to się czwórki sobie duplikować. Teraz zobaczymy, co się trafiło. Naprawdę znowu czwórka. Nie wiem, to jakaś czwórkocepcja była. Ta mniejsza, okej. Okay. Klomotwa. Oślepienie i przynajmniej nie zatrwa. No, tu niestety zadziałał. Uszkodziło tutaj. Tak. Żadnych obrażeń. A ten znowu piękne rzuty, które po prostu mogą nas zabić w każdej chwili. Ja po prostu nie wierzę. Jest klomotwa, więc trzeba ostrożnie. Zobacz, nie mogę zdupować. Dziękuję za zdjęcie klomotwy. Okej, okay, znowu jeden kafe. Nie, no i nie. Następnej rundzie giniemy. To. Następna runda to po prostu nasza śmierć. Jesteśmy klonutwe, więc... Klonutwa nie będzie chciało zejść. Całe szczęście mam nieskończoną fabrykę czwórek, to można nią przejść. Nie, jeszcze nie zginiemy, dobra, jeden życia. Jeden życia. Jeden HP. Okej, gra była tym razem trochę łaskawsza. Nawet nie czekam, że same kostkami. Dobrze tylko, że no, 15 życia. A nie, nie 15, dobra, mamy 22.
powiedzieć, że to jest za mało, żeby cokolwiek osiągnąć, ale teraz to jest nawet okej. Okay. Pole uderzeniowe. Tak. Miejsce na to, dobra. Tak dalej i zacznijmy od głośnego ptaka, który, jeśli się nie mylę, jest też dosyć irytującym wrogiem. Tak, od razu, dobra, tak, super, tak. Będzie, że zaszły jeszcze dwie duplikacje na wszelki wielki, będę miał więcej możliwości. Na mnie nie może uciszyć. A nie, może uciszyć, oczywiście. Ja jeszcze uniki i inne rzeczy. Oczywiście, nie można nic zrobić, jak jestem uciszony. To jest takie głupie. Nie przejmujmy się tym aż tak bardzo. Delikatnie zdjąć, więc to... Jakoś to będzie nie najlepiej. No i uciszenie. Jednak dobra, trochę za wcześnie. Ja się zapomniałem o tym głupiu. Ja po prostu nie wierzę w swoje zapominarstwo. Jak dalej pójdzie, to po prostu ten ptak nas wykończy, przez to, że ja nie pamiętam, co potrafię. W jakiej kolejności co powinienem robić? Okej, okay, dobra, unik, pamiętaj, gwiazdny kluczu, uniku, pamiętaj. Dobra, nie ma wyciszenia, więc też tyle. Uniku. Prawie. Wartość się unik zdjęło. Dobrze. Teraz zyskujemy nawet w ten sposób. Może uda się go pokonać teraz dzięki temu. Będą brzenia. Wszystko, po prostu wszystko. Wygraliśmy. Wygraliśmy. Dobrze. Już chyba może naprawdę znowu będzie to jedno z tych podejść, w których będę tylko się załamywał wszystkim. Heks. Byłby w zasadzie klątwa czy coś, a nie heks. Chyba, że mówimy o heks konkretnie jako powiedzmy liczba szesnastkowa. Jerzyk ma spisywał w heksach, jeśli się nie mylę. Ale mogę tutaj teraz gadać głupoty. Jak mówię, kwestia czasu trochę i godziny i w ogóle. Tak. Jakby czas i godzina to były dwie różne rzeczy. Nie ma co się oszczędzać. Rozpoczynamy z grubej rury. No. I na wypadek, gdyby się udało, magiczna włócznia. No. Jesteśmy gotowi, żeby może w następnej rundzie go dobić. Cześć. Trzy szóstki. Na wszelki wielki. Dało nic innego i... Dobra! Tutaj się nam trochę sprzyja. Nawet bardzo tym razem. Wygrana. No co tutaj dodać? No to wygrana. Więcej życia i do wyboru wyprzone miejsce, przygotowane miejsce, albo dodatkowa kostka. Co? Kuszące. Ale nie. Kolejne ulepszone miejsce. No patrzcie, dwa ulepszone zaklęcia. Będzie łatwiej można się bawić tym wszystkim. Lecimy po prostu. Co my tu mamy tym razem? Przed bossem. Okej, jest wilk, o którym wspominałem. Jest rohatyniec, banszy i śpiewaczka. Wszyscy wydają się być wredni, ciężcy i... Nie chciałbym z nim walczyć, ale... Trzeba to trzeba.
idealny start po prostu. Też przygotujemy to wszystko i chyba podbitewne, no niestety. Pałudinka żuka się szykuje. Okej. Kował z tego. Chcę luster zrobić, tylko czy trzeba. Ja mam tutaj w takim razie parzystych liczb. Przeparzyste. To na salę. Ta. Nie jest to może najmądrzejsza decyzja, ale tak. Zrobić to. Ciołek, teraz piątka czasem potrzeba. Jakoś do... Ciołkiem. Ciołkiem i... Dobra. Dawaj żukę, pokaż mi co tam możesz. A niestety. Blokujemy kostkę. Gorzej zablokować normalnie nie mogę. Tak, tak. Tak. Niestety zablokowaną rzucić nie można, szkoda. I dobra. Nie będzie linki żuka. A w następnej co to będzie? Musimy sobie poradzić już w tej rundzie, co też zrobimy. Więc dziękuję bardzo i się udało. Fifi, Polski, czuję krew wchodzącej kostki. Fajne, fajne te takie ich teksty. Za dwa obrażenia wielokrotnego użytku. Dowodu Amekowicza, co magicznego sztyletu wezmę? Zamiast uszkodzenia. Może to być trochę dziwne, ale no, ja wolę mieć tu zadaj dwa obrażenia. To postawić gdzieś, niech sobie leży. Zobaczymy to z ulepszonym. Trzy obrażenia wielokrotnego użytku. To widzicie, tak wstawiałem tutaj. I po prostu, jak są takie sytuacje jak teraz, kiedy w sumie nic się nie możemy stworzyć, to... Owszem, blokuje nam ulepszone miejsce, no ale zawsze trzy obrażenia zamiast jedynego, co w liczeniu jest no, dużo lepsze. Zostaję. Nawet nie będę z tym czekał. Musimy próbować. I tak. To na wszelki wielki jedno rzucimy. Dodatkowy kociołek, żeby mieć dodatkową szansę na przerosowanie. Okej, klątwa. Jest dobrze. Okej, zarzucamy tak. Jedynka. A nie, jest dobrze. Dalej pójdzie to, co padniemy na Banshee. Żebyśmy sobie mieli poradzić, to trzeba byłoby mieć jakiś czyli super combo, którego nie mamy, więc... Ponownie będzie porażka. Chociaż wątpię. W zasadzie mogę maksymalnie tutaj 12 obrażeń, co też jest za mało. Niestety. Było blisko, ale jak zwykle. Się nie udało się. Smutne to. Bardzo, nawet to smutne. Ale dobra, trudno. Próbowałem, nie udało się znowu, to cóż. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że mimo wszystko podobało wam się tym, to, co się dzisiaj tutaj działo. Cóż, w następnym epizodzie. Chciałbym powiedzieć, że powrócimy do roboty albo wjedziemy znowu z tym wyzwaniem, ale... No nie mogę was tak torturować, pokazując w kółko moich porażek na tych dwóch postaciach, więc... Pewnie jak już będziemy coś grać, to będzie to wyzwanie kolejne jakiejś postaci. Której konkretnie, nie wiem, ale... Coś się wymyśli. A póki co to by było na tyle, więc trzymajcie się, no i hej.